Szanowni Państwo, nie ma chyba ważniejszej formacji dzisiaj w Polsce, a która współpracując z Prawem i Sprawiedliwością i z Zjednoczoną Prawicą jest w stanie zmobilizować zwłaszcza środowiska młodzieżowe, ale i szeroko rozumiane środowiska w całej Polsce. To właśnie kluby Gazety Polskiej, to właśnie Gazeta Polska, jedyna gazeta, która od samego początku, od ponad 30 lat pisze prawdę o komunistycznej formacji, która próbuje Polskę nieustannie wiązać z Rosją. I nawet wtedy, kiedy podporządkowuje się na przykład presji amerykańskiej czy zewnętrznej i generalnie rzecz biorąc deklaruje swoją antyrosyjskość, to natychmiast wtedy, kiedy obejmie władzę, okazuje się być prorosyjska. Tak Platforma Obywatelska zrobiła w roku 2005 i później w 2015. Była dużo bardziej radykalna niż Prawo i Sprawiedliwość, ale jak przyszło co do czego, to walczyła przeciwko temu, że zlikwidowaliśmy WSI, bo uznali, że WSI to były najlepsze polskie służby, a przecież to byli zdrajcy, ale przecież tak samo zrobili ze zbrodnią smoleńską. Mówili, że będą dążyli do tego, żeby wyjaśnić prawdę o zbrodni smoleńskiej, ale jak przyszło co do czego, to stanęli po stronie Putina. I ten system powtarza się nieustannie. Trzeba mieć tego świadomość i nikt inny tego nie pokazuje tak precyzyjnie, jak właśnie Gazeta Polska, jak właśnie Telewizja Republika, a przede wszystkim jak kluby Gazety Polskiej. Bardzo, bardzo tym im wszystkim dziękuję, a Państwu polecam kontakt z nimi, bo każdy z nich ma olbrzymią wiedzę. Warto ich słuchać, warto z nimi rozmawiać i warto z nimi współpracować.